Wyglądasz fantastycznie. Może pojedziemy jutro na wycieczkę rowerową? Dziękuję. Czemu nie? Jeszcze tego samego dnia wziąłem ze sobą kilka cienkich deseczek i poszedłem z nimi do lasu. Przykryłem nimi rów w nadziei, że Ania przejedzie po nich. Następnego dnia Ania zrobiła mi niespodziankę. Przyszła do mnie w czerwonej, krótkiej sukience i czułękach na obcasie. Już myślałem, że będzie to normalny, niedzielny spacer do lasu, ale nie wiedziałem, że za rogiem domu stoi Ani rower. Kiedy usiadła na nim i jechała polną ścieżką, nie mogłem oderwać od niej wzroku. Delikatnie naciskała na pedały, a rower powoli jechał do przodu. Wydawało mi się, że jest kruchutką laleczką Barbie, a moją rolą jest ją chronić. W pewnym momencie była już tak zmęczona, że nie miała już siły, żeby wjechać na konar drzewa. Położyłem więc swoją dłoń na jej drodze, żeby mogła łatwiej po nim przejechać. Zbliżaliśmy się do desek, które wczoraj wieczorem położyłem w poprzek rowu przebiegającego przez las. Ania jechała za mną, więc zsiadłem z roweru i czekałem, aż po nich przejedzie. Najpierw ugięła się jedna z desek pod naciskiem przedniego koła, potem następna ugięła się pod tylnym. Deseczki wytrzymały słodki ciężar Ani, więc można było jechać dalej. Przed nami przejazd przez teren dawnej fabryki. Trzeba przejść albo przejechać po spróchniałych deskach. Nie myślisz chyba, że przejdę potem w szpilkach? Lepiej wstań i pomóż mi po nich przejechać, a nie się ci nie gapię. Wyglądasz tak cudownie, że nie mogę przestać się gapić. Ciąg dalszy nastąpi.